pamiętam, skąd my jedziemy. Ja ci powiem. Ale też nie pamiętasz. Z Arfudu. Tak, wyjeżdżamy właśnie z Arfudu. Jedziemy do Marrakeszu. Później jedziemy, nie wiem za czyją kasę, na plażę. Gdzie zamierzamy spać nad oceanem na plaży. Albo u hipisów. Albo u hipisów. Tudzież tam innych miejscowych. Hipisów. Hipisów. Tam rasta żyją. Rasta leją. Jesteśmy niedaleko granicy z Algierią. Z każdym dniem się czuję lepiej. Coraz bardziej. Aż ciężko będzie opuszczać te okolice. Z drugiej strony przed nami jest Pania. W każdym razie zarabami nie ma co wydzierać, nie ma co zadzierać. Ruchają cię na pewno swoje, nie ma opcji w ogóle. Tudzież zgubisz na Saharze 100 euro. Tak. Sahara bywa trudna. Powiem ci tak, jeśli myślisz, że umiesz się targować, to przyjdź do Maroka. O tak, dokładnie, przejdziesz, damy ci adres, przejdziesz kurs dwugodzinny w pewnym sklepie. Piękny kraj. To prawda. Aż żal będzie opuszczać za dwa dni tę okolicę. Coś się kończy, coś się zaczyna. A ja tu jeszcze kiedyś przyjadę. Jak Allah pozwoli. A jak nie do tego kraju, to do innego, ale w Afryce. Muka, ja ci dałem bilet. Nie wołał, bo tak się uważał. Na środku. Widziałeś to? Na środku. Amerykańskiego placu, słuchaj, tam mógł wyrzucić flaszkę. No to jest wszystkiego. Jest takie same popa, jakbyś te, kurde, nie wiem, 5 portoli wyrzucił na środek. Nie wiem, co to jedno by wyszło.